Cześć, tu Przemysław. Dzisiaj sobie pomówimy o obliczaniu pola pod krzywą metodą prostokątów, a później metodą trapezów i w dodatku jeszcze metodą iteracyjną, a później metodą rekurencyjną. Całe zadanie, no jeżeli ktoś troszeczkę bardziej z matematyki jest obeznany, no jest związane z całkowaniem. Ale ja nagrywam ten film z myślą o uczniach szkoły średniej, którzy całkowania jeszcze nie mają, które pochodne się pojawiają. Więc zapomnijcie w ogóle o temacie całkowania. Mamy za zadanie, żeby policzyć pole, które jest pod tą krzywą, która tutaj na obrazku jest narysowana. No mam obrazek ściągnięty z Wikipedii. Jest tutaj przykład właśnie odnośnie całkowania właśnie metodą prostokątów, ale tym się nie przejmujmy, że to jest całkowanie. Jest sobie krzywa, która obrazuje na przykład, ile zużywamy w danej chwili, powiedzmy, wody. Tak? No i teraz chcemy dowiedzieć się, ile zużyliśmy wody na jakimś tam okresie, odcinku. Tak? No bo w tej chwili woda leciała z taką prędkością, potem woda leciała coraz wolniej, potem leciała trochę szybciej, potem leciała troszkę wolniej, no potem mamy jakby wstecz, co to przykładu z wody nie pasuje, że jakby płynęła wstecz, no ale mogło być, zasysało coś z powrotem, czyli powiedzmy leciała woda z taką prędkością do wanny, a potem wstecz, bo ktoś korek odkręcił i woda zaczynała lecieć wstecz. No i potem znowu i tak dalej. No i teraz na jakimś tam odcinku chcemy się dowiedzieć, ile było wody w wannie. Czyli leciała z taką prędkością, i ile w tym czasie naleciało wody do wanny. No, muszę obliczyć pole tutaj, bo tu było w każdej sekundzie było tyle. I każde z tych punktów, no to jest dla mnie wartość właśnie, ile jest wody w wannie. No i to jest właśnie no, matematycznie całkowanie, czyli taka nieskończona suma pól, tych konkretnych nieskończenie punktów. No ale nie umiemy sumować nieskończenie wiele punktów, prawda? Więc żeby policzyć to pole, możemy stosować tak zwaną metodę prostokątów. Czyli budujemy prostokąt, który wypełnia tutaj, potem wybudujemy następny prostokąt, potem następny prostokąt, następny prostokąt, następny. Jak widać, nie jest to dokładne, tak? Tu mamy brak, tu mamy za dużo, ale suma pól tych prostokątów zbliża się do pola pod krzywą. Im tych prostokątów będzie więcej, tym pole pod krzywą będzie bardziej zbliżone to rzeczywiste do tego naszego szacowanego. No to jest taka metoda numeryczna właśnie, że chcemy z pewną dokładnością. Z jaką? No jeżeli dążymy do nieskończenia wielu prostokątów, to nasze pole dąży do idealnej wartości. No my oczywiście nieskończenie wiele nie osiągniemy, ale możemy robić tak małe prostokąciki, że będą one na przykład już na tyle blisko wyniku, że jest OK. Teraz ta funkcja, która tutaj jest, my sobie ją zadamy wzorem i na naszym przykładzie będzie to parabola, nie będzie to tak skomplikowana funkcja jak tutaj. Oczywiście można wziąć, potem wstawić inny wzór, ale na początek parabola, prawda? Znacie funkcję parabola, funkcję kwadratową, mówię tutaj do uczniów szkoły średniej, więc na pewno ta funkcja się tutaj pojawia, więc nie powinno być kłopotu z jej ogarnięciem. Jest funkcja parabola w ten sposób, no może być w drugą stronę wygięta, nasza będzie taka. No i powiedzmy, że tu właśnie woda coraz szybciej leciała, zgodnie z funkcją kwadratową i chcemy odtąd dotąd, ile mi się wody w wannie nazbierało, policzyć. No więc teraz tak, przejdę do programowania w języku C++, oczywiście mój nieśmiertelny CodeBlocks, bo to jest narzędzie dopuszczone do matury, jest to narzędzie, które pod macOSem i pod Linuxem strasznie się wywala, pod macOSem to już w ogóle masakrycznie, no jest to oprogramowanie open source, także jakości nie wymagamy, ale i tak szkoda, że się tak wywala. I teraz tak, zacznę od napisania funkcji f od... A nie int, double, bo tu chcemy mieć liczby rzeczywiste, prawda? Double x, ok, czyli mam funkcję teraz, mam funkcję f od x i ta funkcja będzie return x razy x,
zwracała po prostu wynik mnożenia, czyli parabolę x kwadrat, prawda? No, na razie taka funkcja. Mógłbym gdzie indziej w programie wpisywać x kwadrat, ale jeżeli tu zrobię funkcję, to później bez zmiany całej reszty programu będę mógł zmienić tutaj inny wzór funkcji, na przykład na sinus x, tak? I zobaczę pole pod sinusem. Dobrze, no to teraz tak. Co bym musiał spytać użytkownika? Podaj a. No już nie będę się bawił wyjaśniania, że a to jest początek przedziału. Wczytałem a i b, oczywiście muszę je zadeklarować jako double. I teraz, moi drodzy, jeszcze muszę spytać, jak mały ma być ten prostokąt. Jaka ma być ta szerokość tego prostokąta, tak? Czyli teraz see out. Podaj szerokość prostokąta. Tak, oczywiście mogłem polskie znaki tu wrzucić, ale pod Windowsem one nie działają, więc jakbyście pisali pod Windowsem, to nie bardzo. No i nazwiemy to dx, tak? dx, czyli ta zmiana delta x, która jest tutaj w całkowaniu, używa się dx, więc tak tutaj zastosuję, po ile będzie to tutaj. Sin dx, ile na osi x mamy się przesunąć. No i teraz potrzebowałbym pętlę. Pętlę, która dojdzie od A do B, przesuwając się o te moje podane dx. Czyli co? Potrzebuję jakieś x, które na początku będzie równe A i ono będzie się przesuwało, to x. Co to dx? O dx, o dx, o dx, o dx. Jak długo? Tak długo, aż nie przekroczy B. No nie mogę założyć, że trafię równo w B. No bo to wiadomo, że może być pewna dokładność. Może być tak, że przekroczę to B. Czyli pętla Y, no bo nie wiem, ile tych kroków będzie. No można by kombinować, podzielić długość przedziału, podzielić ją przez dx, oszacować ilość kroków i zrobić pętlę for. To jest jeden z wariantów, który jak najbardziej może być. Ale ja sobie to uproszczę, nie chcę się bawić w długość przedziału, dzielenie, warianty, tylko póki moje x jest mniejsze od b, czyli póki nie doszedłem do b, no to co? To chcę mieć tutaj przesunięcie tego dx-a, czyli dx to się równa dx plus, przepraszam, x to się równa x plus dx. Oczywiście, jak ktoś sprytny zauważy, to można to zapisać x plus równa się dx i to jest skrócony zapis tego w języku C++. Ale ja rozpisuję tak, żeby osoby początkujące również widziały, że biorę x, dodaję do niego dx, no i całość wrzucam do x-a z powrotem. Czyli moje x rośnie. Mogę sobie dla próby cout-em wypisać i zapiszemy, uruchomimy, podaj a na przykład 0, b 10, szerokość o 1, no i mamy od 1 do 10, tak? No to teraz próbuję to samo na przykład z większą ilością prostokątów, co prawda 0, 10, ale szerokość będzie 0, 1. No i w tym momencie już jest więcej tych kroków, no i moje x przesuwa się o 1/10. No to skoro mam x o 1/10 przesuwane, to teraz muszę wyliczać pola tych pojedynczych prostokątów i dodawać je do całościowego pola, które w sumie mi da wartość pola pod krzywą. Czyli potrzebuję jeszcze pole całościowe i na początku założę, że ono jest równe 0. No bo na początku jeszcze nie mam pola i do niego będę dorzucał kolejne pola prostokątów. No czyli muszę sobie tutaj zrobić pole prostokąta, tu je wyliczyć. Jak wyliczyć pole prostokąta? No więc wrócę do tego obrazka. I teraz tak, jeżeli jestem w tym miejscu,
No to pole, ten jest tu troszeczkę taki dziwnie narysowany, bo ten jest też taki, że nie dotyka tej krzywej. Nasze pola będą raczej takie, że ten mój prostokąt będzie dotykał krzywej i będzie tu. To będzie prostsza wersja niż tak jak oni tu mają, że gdzieś tam uśredniają, żeby zmniejszyć błąd. No więc ja będę liczył pole takiego prostokąta, który tutaj będzie. Będzie bardziej wystawał, no będzie większy błąd. No za to tu nie będzie niedostatku, także ciężko powiedzieć, większy, mniejszy, no. Więc będzie to w ten sposób. Więc teraz będziemy szli tu i tu jest wartość tego prostokąta w tym punkcie, w punkcie X. No więc w tym momencie to jest wartość w punkcie X, czyli f od X. Tak? Tą funkcję f od X tu mamy, czyli x kwadrat. F od X na pole prostokąta to jest wysokość razy szerokość. A szerokość to jest po prostu dx, no bo umówiliśmy się, że przesuwamy się o stałe dx-y. Czyli to jest pole pojedynczego prostokącika. No i teraz duże pole to się równa pole plus to pole pojedynczego prostokącika. No i zadanie skończone, tylko trzeba jeszcze po pętli while wypisać cout pole wynosi... No i mogę stąd wywalić już to wypisywanie tych x-ów, bo mi to nie jest potrzebne. Zapisuję, uruchamiam, no i testuję. Nie wiem, czy dość widzicie, tutaj czcionka jest taka... O, powiększę troszkę konsolę. Czyli od 0 do 10, no i szerokość prostokąta 1, pole wynosi 385. Powinienem dążyć do 333,333333 w okresie, bo taka jest wartość pola pod krzywą dla funkcji x kwadrat na przedziale od 0 do 10. No więc jest to szerokość prostokąta 1, czyli bardzo niedokładnie, mam tylko na 10 kawałków poszatkowałem te pola. Czyli moje prostokąty dużo wystają ponad krzywą, dlatego nie jest 333, a 385. Ale jeżeli teraz... zrobię od 0 do 10 i szerokość 0,1, to już mam 334. Czyli już jestem bliżej 333,333. No dalej nie jest to ideał, ale co? Jeszcze raz damy większą szerokość prostokąta. Od 0, znaczy mniejszą, przepraszam, szerokość prostokąta. Od 0 do 10, 0,001. O, tu już jestem bardzo blisko, do dwóch miejsc po przecinku mi się zgadza, tak? Że jest 333,335. No, tu jest też kwestia tego, jak to zaokrągla C podczas C++ podczas wypisywania. Mogę tutaj precyzję jeszcze zmienić przy wypisywaniu. Otóż pole wynosi i teraz tu przed tym damy set pre... set precision i teraz tu damy powiedzmy, nie pamiętam, chyba 10 miejsc po przecinku, tak? Teraz mi się to nie skompiluje, dlatego że nie wie, co to jest set precision. Trzeba mu tylko jeszcze zainkludować, nie define, include, no, include, ech. IO manipulation, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak. Czyli tu musiałem zainkludować IO manipulation, czyli operacje dodatkowe na wejściach, strumieniach wejścia, wyjścia. I teraz mamy od 0 do 10, 0,001 na przykład. No i prawda, mamy tutaj z dokładnością już do większej ilości miejsc. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, czyli w sumie do 10 cyfr, tak, przed i po przecinku. No to już widać, że tu gdzieś się pojawiają jakieś zachwiania, ale no, początek jest w miarę dąży do tego 3-3-3. Jeżeli teraz dam wartość od 0 do 10, 0,00001, no to już widać, że troszeczkę dłużej to liczy. Już musi tych prostokątów bardzo dużo zrobić. Nie wiem, czy mi się gdzieś tam nie wywali, czy gdzieś nie...
nie jest tutaj, czy to się w końcu obliczy, czy nie. Dam mu troszkę czasu, a być może się zawiesił, bo być może, że gdzieś tam przekroczyłem zakresy. No, zobaczymy, damy mu czas. Być może, że liczy, a być może, że się zawiesił, ciężko powiedzieć, bo nie mam już tego wypisywania. Ale teraz popatrzcie, lecę co jedna, oj, nie wiem co to jest, jedna, nawet nie jedna milionowa, więcej. Czyli żeby doszło między 0 do 10, to między 0 a 1 to jest ileś tam operacji. Ja myślę, że on po prostu liczy, on nie przekroczy zakresu, tylko liczy strasznie dużo. Ponieważ musi tych operacji wykonać, żeby od 0 do 1, no to popatrzcie ile taki, a jeszcze do 10, nie? To może tego nie skończyć do wieczora. Także tu oczywiście mu to w ten sposób zostawię. I spróbuję w tym czasie omówić jeszcze, o co chodzi z metodą trapezów. Na razie to była po pierwsze metoda iteracyjna. Do rekurencji przejdziemy, myślę, w następnym odcinku. Natomiast jeżeli chodzi o tą metodę, to jak widzimy, te prostokąty dużo wystają poza naszą funkcję. Ewentualnie dużo nie dostają pod funkcją. W związku z tym błąd jest dość znaczny. Możemy sobie skorzystać z tak zwanej metody trapezów. Czyli tutaj budować nie prostokąt, czyli nie coś, co o właśnie wystaje ponad to, tak? Tylko możemy budować coś, co jest trapezem. Tu dalej mamy niedokładności, no bo ta funkcja jest krzywą, a tu mamy prostą w trapezie. No na tym obrazku to taka pikseloza, że mało co widać. Ale troszkę mamy naddatku, troszkę mamy niedodatku, ale te trapezy, które powstają, no już są dokładniejsze niż prostokąty. No a przejście z metody prostokątów na metodę trapezów, no jest bardzo banalne. Czyli to, co tu mamy, zobaczmy, czy jeszcze liczy, także chyba mu nie, chyba mu to przerwę, bo z taką dokładnością to, o, code block się wywalił. Dobrze, wróciłem do CodeBlocksa. Tutaj mam te pole prostokąty iteracja i stworzę sobie nowy projekt. New Project, Console Application, Next, Next. Oczywiście katalog mu wskaże ten, gdzie mamy tu. I nazwę go sobie pole trapezy iteracja. Next. No i co? Skopiuję to. Do tego ten projekt zamknę, żeby mi się tutaj nie szwendał. I mam tylko projekt, który jest dokładnie to samo, tylko pod inną nazwą. I tutaj podaj szerokość trapezu. Wszystko jest dokładnie tak samo. Tylko teraz tu będzie pole trapezu. I to pole trapezu, no jaki jest wzór na pole trapezu? To jest A plus B przez 2 razy H. Ale przypatrzmy się temu obrazkowi. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest A i B? Tak? Normalnie trapez raczej wyobrażamy sobie, że stoi tak. Czyli tu ma A, B, no i H jest tutaj. Ale teraz tak, jeżeli nasz trapez będzie miał pionowo jedną krawędź, no to ta krawędź pionowa to jest jednocześnie jego wysokość. Czyli pole trapezu to jest A plus B razy H, czyli ta wysokość. No i teraz, jeżeli to sobie obrócimy, no to powstał mi dokładnie ten domek tutaj. Czyli tu jest jeden bok trapezu, który jest jednocześnie wysokością i to jest nasze dx, więc to znamy. A, no to jest wartość funkcji w tym punkcie, a B to jest wartość funkcji w punkcie przesuniętym o dx, który też znamy. No więc tutaj wystarczy bardzo prosto ten numer zmienić, że tak, nawias oczywiście, razy H zostanie, tak, bo jest A plus B przez 2 razy H, a H to jest TDX, czyli to zostawiam. Czyli mamy A,
plus b, czyli f od x plus dx, tak? I całość dzielona przez 2 i pomnożona przez dx. Zamiast dzielona przez 2 można napisać razy 0,5, co jest szybsze w wykonaniu dla procesora podobno, gdyż no, dzielenie zajmuje procesorowi więcej czasu, a mnożenie mniej, no więc mnożenie przez 0,5 jest korzystniejsze w punktu widzenia programistycznego, ale to jest oczywiście kosmetyka, nie? W przypadku tak prostego programu, powiedzmy, to jest kosmetyka, bo tutaj, no, chociaż tam, no, może być, jakieś efekty się dało osiągnąć. I zadanie skończone. Uruchamiam. No i mamy od 0 do 10, szerokość trapezu 1. No, z dużym błędem, bo mamy szerokość 1. No i tu już dążamy do tego 3-3-3-3 i metodą trapezów mamy policzone. No i w ten sposób zaimplementowałem metodę prostokątów i metodę trapezów metodą iteracyjną, taką prostą, kroczek po kroczku, od A do B. Tak? Iteracja nam się kojarzy najczęściej z pętlą for, no bo tam jest to i, ten element mamy, wiemy ile mamy przebiegów iteracji. No tutaj, tak jak mówię, lepiej jest, aż dojdziesz do celu, tak? Na zasadzie zamiataj chodnik, aż dojdziesz do celu. Jak zwykle zapraszam do prenumeraty kanału, zapraszam do kliknięcia kciuka w górę, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym kanale i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie przedstawimy sobie, jak metodą rekurencyjną tym razem policzyć te dwa przypadki.